Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. Mamy dzisiaj czwartek, 22 dzień grudnia. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczorajsza sesja przyniosła kontynuację odbicia na polskiej giełdzie. WIG20, szeroki indeks WIG oraz MWIG40 zyskały około 1% na zamknięciu. Relatywną słabość cały czas wykazuje indeks małych spółek, SWIG80 zyskał 0,08%. Wszystko to przy obrotach, które przekroczyły 700 milionów złotych, a więc są mniejsze od długoterminowej średniej dla polskiej giełdy, ale nie może to dziwić ze względu na fakt, iż mamy obecnie tak naprawdę już okres świąteczny. Mocno wczoraj wzrosły akcje Allegro przy obrotach, które przekroczyły 122 miliony złotych. Wspomagały to tutaj m.in. dane o sprzedaży, pozytywne dane, które wsparły też takie akcje jak na przykład LPP, Dino czy CCC. Na Wall Street wczorajsza sesja przyniosła odbicie, długo wyczekiwane odbicie. To, co mogło pozytywnie wpłynąć na notowania akcji, to kwartalne wyniki, które zaprezentował Nike oraz FedEx. Te dane były lepsze od oczekiwań i analityków, co może sugerować, że kwartalne wyniki większości spółek, czy przynajmniej części z nich, nie będą tak słabe, jak obecnie obawiają się inwestorzy. Ostatecznie wczoraj trzy główne indeksy, czyli Dow Jones, S&P oraz Nasdaq, zyskały około 1,5% na zamknięciu. Warto zwrócić uwagę też w kontekście europejskich rynków, że po raz pierwszy od dłuższego czasu kontrakty na gaz na holenderskiej giełdzie spadły poniżej 100 euro za megawattogodzinę. W szczycie płacono ponad 300 euro. My komentarz dzisiejszy rozpoczniemy od KGHM-u i danych prognoz produkcyjno-sprzedażowych dotyczących miedzi, które spółka podała po zamknięciu sesji. KGHM szacuje, że w 2023 roku KGHM Polska Miedź sprzeda około 607 tysięcy ton miedzi. Produkcja w tym czasie ma wynieść około 390 tysięcy ton, jeżeli chodzi o koncentrat miedzi, i 582 tysiące ton, jeżeli chodzi o miedź elektrolityczną. Inne spółki, KGHM International, ma wyprodukować około 56 tysięcy ton miedzi płatnej, a kopalnia Sierra Gorda około 80 tysięcy ton miedzi. Chodzi tutaj w chilijskiej kopalni o udziały, które posiada KGHM, czyli o 55% tych udziałów. 55% udziałów ma wyprodukować około 80 tysięcy ton miedzi płatnej. Spółka też podkreśliła, że nakłady inwestycyjne w przyszłym roku, jeżeli chodzi o KGHM Polska Miedź, przekroczą 3,2 miliarda złotych, a reszta nakładów w całej grupie ma wynieść dodatkowo jeszcze ponad 2 miliardy złotych. W tym momencie zarząd informuje, że nakłady inwestycyjne są dostosowane do obecnych warunków makroekonomicznych i chęci rozwoju KGHM na rynkach. W ostatnim czasie, jeżeli zerkniemy na notowania, KGHM utrzymuje się w okolicach 120-130 zł. Dobry sentyment do spółki to m.in. efekt informacji dopływających z Chin w ostatnim czasie, które zamierzają, władze tamtego kraju chcą wspierać gospodarkę, odbudowę gospodarki i w tym m.in. rynek mieszkaniowy. CCC w ostatnim czasie również nie najgorzej sobie radzi na giełdzie, szczególnie w tym tygodniu. Spółka tym razem po zamknięciu sesji poinformowała, że przedłużyła termin prawa pierwszeństwa kupna 5,01% akcji Modivo. Termin został przedłużony z 1 stycznia 2023 roku do końca 2025 roku. Obecny termin wynosi od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2026 roku, a więc przedłużenie o pół, przesunięcie tak naprawdę tego terminu o pół roku. Sprzedaż jest związana z spółką MKK, gdzie w marcu 2021 roku CCC zapowiadało kupno 20% akcji za 700 milionów złotych plus właśnie możliwość prawa pierwszeństwa kupna tych 5% akcji za 180 milionów złotych. Jeśli chodzi o samo Modivo, jest to po prostu dawne e-obuwie, które posiada właśnie takie brandy jak e-obuwie.pl czy Modivo. Czyli kanały e-commerce. I tak jak zerkniemy, długoterminowy wykres CCC, to cały czas niestety w ostatnim czasie spółka szoruje blisko
jakichś ostatnich historycznych niskich poziomów. Obecnie, dzisiaj CCC na chwilę obecną zyskuje około 2% i stara się zbliżyć do granicy 40 zł za akcję. Grupa Kęty w ostatnim czasie poinformowała o prognozach na 2023 rok, o prognozach, które pierwszy raz od 13 lat są niższe rok do roku i to podkreślił prezes jednocześnie, podkreślając, że Grupa Kęty nie dostrzega zagrożenia realizacji swojej strategii do 2025 roku. Grupa Kęty też podtrzymuje, że perspektywy długoterminowe wszystkich segmentów są korzystne, chociaż końcówka roku jest ciężka, początek przyszłego roku również może nie być najlepszy, jeżeli chodzi o zamówienia na produkty, które oferuje Grupa Kęty. A w ostatnim czasie, po właśnie informacji o prognozach na 2023 rok, Grupa Kęty na akcjach Grupy Kęty dominuje mocna wyprzedaż przy bardzo wysokim wolumenie, wczorajsze zamknięcie na poziomie 455 zł za akcję. Na koniec cyfrowy Polsat i największa emisja w obligacji w złotych w historii polskiego rynku kapitałowego. Cyfrowy Polsat przydzielił obligacje wartości 2 miliardów 670 milionów złotych 97 inwestorom. Jest to pierwsza emisja spółki powiązana z celami zrównoważonego rozwoju. Jak podkreśla Cyfrowy Polsat, pieniądze z tej emisji mają wesprzeć strategię 2023+, która m.in. zakłada instalację z 1000 MW mocy wytwórczej czystej energii. Cyfrowy Polsat też w ostatnim czasie bardzo słabo radzi sobie na giełdzie. I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Dziękuję za uwagę. W tym miejscu przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. I życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia jutro.